Wielu coachów i trenerów rozwoju osobistego bardzo często doradza, żeby odciąć się od tak zwanych wampirów energetycznych, czyli od ludzi, którzy wysysają z ciebie energię, którzy ciągle narzekają, marudzą, a do tego bardzo często są jeszcze aroganccy. Na tym nagraniu powiem ci, jak uodpornić się na takich ludzi i dlaczego czasami wręcz warto szukać ich towarzystwa, bo bardzo dużo można się od nich nauczyć. Zapraszam do oglądania. Określenie wampir energetyczny od razu wręcz budzi odrazę i niechęć. A kiedy takie uprzedzenia pojawiają się automatycznie, bardzo trudno o zrozumienie i obiektywne podejście do sprawy. Dlatego odrzućmy na bok tą etykietkę i przyjrzyjmy się, jacy ludzie naprawdę się za nią kryją. Jak myślisz, czy to będą ludzie szczęśliwi, że mogą kogoś zdołować, czy raczej tacy, którzy sami są nieszczęśliwi, nieświadomie zarażają swoim podejściem innych? Czy jeżeli ktoś jest złośliwy i arogancki, to jest tak dlatego, że od dziecka jego idolem jest jakiś czarny charakter z kreskówki? Czy może dlatego, że życie potraktowało go bardzo brutalnie, przez co stał się zgorzkniały, a ta postawa sprawia, że wpadł w błędne koło i cały czas coraz mocniej odpycha od siebie ludzi? Jak myślisz? To były dwa pytania retoryczne, bo te tak zwane wampiry energetyczne to nikt inny jak właśnie ludzie surowo potraktowani przez los. Ludzie, którzy mają wiele problemów, są niepewni siebie, nieszczęśliwi, nieświadomi. Ludzie, którzy nie mają wiele przyjaciół i odpychają od siebie innych. Którzy wpadli w błędne koło i nie wiedzą, jak z niego wyjść. Którzy często maskują swoją niepewność i niskie poczucie wartości arogancją i agresją. Strach i niechęć do wampirów energetycznych wynika także z przekonania, że takie osoby mogą nam coś zrobić bez naszego pozwolenia. Że mogą wyssać z nas energię, będąc w naszym towarzystwie, a my nie możemy z tym nic zrobić. Ale to jest taka sama bzdura, jak przekonanie, że słowa ranią. A prawda jest taka, że ani wampiry energetyczne, ani słowa nie ranią. To ty sam się ranisz, bo jesteś tak delikatny. Wystarczy słowo krytyki o tym, że masz brzydkie buty, a ty już masz zepsuty humor. Tak łatwo można tobą sterować. Wystarczy, że obca osoba wyklinie cię za zły manewr na drodze, a ty masz podniesione ciśnienie, a nieraz wręcz jesteś gotowy się bić. To tak, jak pociągnąć marionetkę za sznurek. Jest bodziec, jest reakcja. Całkowicie automatyczna i bezmyślna. Tak samo jest w towarzystwie wampirów. Słaba, nieszczęśliwa osoba powie o tobie złe słowo, a ty z miejsca reagujesz. Jesteś zbyt przejęty, żeby spojrzeć na tą sytuację z dystansem i zrozumieniem. Bo gdybyś był do tego zdolny, to nagle zobaczyłbyś to z innej perspektywy. Byłbyś w stanie bez uprzedzeń normalnie porozmawiać z taką osobą, udzielić jej wsparcia, nauczyć ją innego podejścia, a być może nawet czasami wyrwać ją z tego błędnego koła. Nie chodzi zatem o to, żeby zawsze odcinać się od tych ludzi, ale żeby zrozumieć, że oni nie są żadnym problemem. Wręcz przeciwnie, mając tą wiedzę i przebywając w ich towarzystwie, możesz nauczyć się powstrzymywać tą automatyczną reakcję i mocno rozwinąć swoją empatię. A to przełoży się na twoje relacje także z innymi ludźmi. Wyobraź sobie, że twój chłopak albo twoja dziewczyna na ciebie krzyczy, ale ty nie denerwujesz się i nie czujesz do niej niechęci, bo wiesz, że ta agresja słowna wynika z jej cierpienia i zranionych uczuć. O ile łatwiej z taką wiedzą będzie ci się z nią porozumieć. Ale wracając do wampirów energetycznych, zachęcam spróbować takiego podejścia, ale jeżeli mimo wszystko ktoś ciągle cię dołuje i nic nie możesz z tym zrobić, to może faktycznie dobrze będzie się odciąć od takiej osoby. Wypróbuj jednak taką postawę w trochę mniej wymagających sytuacjach. Swoją drogą zastanawiam się, jak wielu z was miało do czynienia z takimi wampirami energetycznymi i czy udało wam się zmienić swoje podejście do tych osób po obejrzeniu tego nagrania. Będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz.
A jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów w przyszłości, to koniecznie subskrybujcie ten kanał i polubcie moją stronę na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchew.